Się Ja szybki film robię. Bardzo szybki. Bo nie ma czasu do stracenia. Rio, ro, Rio rośnie, a na Bafie jest całkiem opłacalny. Także sprawdźcie Bafo, jeżeli chodzi o Rio, bo może wam się to dosyć mocno opłacać. No, w sumie nie wiem, czy więcej coś chciałem powiedzieć. Ale, a ja to w sumie, no, widzicie, co się tu dzieje. Niezłe Kongo w ogóle na tym Rio. Nie oglądaj w sensie. Możesz sobie słuchać tego filmu, ale już wchodź na bawę podczas tego filmu, bo tylko czas tracisz. Znaczy, zobacz sobie, ile kosztują na wszystkich innych marketach. Ja tu tylko pokazuję dla ciekawskich, dla tych, co się spóźnili, czy coś w ogóle jakiś typ, typ mi astraliców nas sprzedawał, ale niezły chłop. To będzie, o widzicie? Normalnie tak się posprzedawały. Fajnie, w sumie, nie wiem, ja się tam cieszę. Za złoty 10 były, to sobie wziąłem i se sprzedałem. Co mam więcej teraz? Będę miał na frytki, czy coś tam. Deka. A też te pretendenci są ciekawi i legendy. To sobie zobaczcie, ile one kosztują. Nie zdziwiłbym się, gdyby legendy w sumie przekroczyły też jakieś piki. Całkiem kurde, mówię, mówię wprost, że się myliłem i to dosyć mocno. No. Popełniłem tutaj błąd analityczny, chociaż nie wiem, na ile to jest błąd analityczny. Po prostu te kapsuły były dosyć proste do zmanipulowania, jeżeli o to chodzi. Ciekawi mnie ta sobota, czy rzeczywiście coś się stanie. Z tej perspektywy wątpię i będę musiał znowu przyznać rację, ale yy, po prostu po sobocie zacznę dużo bardziej się serio zainteresować, jeżeli się interesowałem Sztokholmem wtedy, kiedy yy, Sztokholm miał miejsce. No bo kurde, no dzie dzieje się, dużo się dzieje. Ciekawe jak się dzisiejsza noc skończy. Mam nadzieję, że z jak największym wynikiem i że wy, którzy go macie, zrobicie jak najwięcej. Łącznie dzisiaj do kupienia Rio e, za w sumie jeszcze poprzednie ceny na buffie wyszło na moim koncie za e, była to kwota w okolicy kurczę blada. Jak sobie tak przypomnieć muszę. No to było teraz 80 kapsuł, wcześniej to było 80, czyli na moim koncie jest to 160. Infi, którego pozdrawiam, dokupił 600 kapsuł, także to dosyć sporo. Fijako kupiło około chyba 300-400. Coś takiego. Także wydaje mi się, że ten dzień jest dosyć spoko. I na jeszcze jednym koncie kupiłem ich około 120. Także też jest to dla mnie całkiem miły dzień, jeżeli chodzi o to przerzucanie. Oczywiście ciekawi mnie dalej, jak się to będzie rozwijać. A jest to naprawdę dosyć napięty temat, więc powiedzmy sobie, że. Jest to interesujące. I niech lecą tu demon, nie? Najfajniej by było, gdyby w te soboty się nie wywaliły. To by dużo rzeczy w ogóle pokazało. No i fajnie. Ja się lubię w ten sposób mylić, bo i tak na tym zarabiam. A przez ten czas, kiedy Rio trwało, zamiast się nim zamartwiać, robiłem wszystko inne, co przynosiło mi zyski. Także w sumie... I tak teraz sobie nazarabiałem. I elegancko. A mam nadzieję, że wy zarobiliście dużo więcej ode mnie. Tak, szczerze. Także co? Trzymajcie się i hej!